Szystanek, absolwentka katowickiego ASP, zdobyła główną nagrodę w konkursie dla młodych projektantów Złota Nitka 2016. Zwyciężczyni oprócz 10 tysięcy złotych otrzymała zaproszenie na miesięczne warsztaty do Milan Style Academy. Relacja Katarzyny Marczak. Kolekcja Dagny Krzystanek uwiodła jury maxi sukienkami, harmonijnością i akcesoriami, m.in. drewnianymi butami. Wygrana, czy nawet wyróżnienie podczas tego konkursu otwiera młodym projektantom nowe możliwości. Jest to szansa na w jakiś sposób wybicie się tutaj na rynku mody w Polsce. Zuzanna Kwapisz i Viola Jagos, które otrzymały wyróżnienia, pojadą z laureatką głównej nagrody na miesięczne warsztaty do Włoch. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania swojej kolekcji na profesjonalnym pokazie mody. Siedzimy tutaj cały dzień od rana do wieczora, poznajemy bardzo dużo super osób, nawet tak współfinalistów, nie znaliśmy się wcześniej. Pierwsze kroki stawiali tutaj wielcy projektanci, którzy mają swoje już butiki i działają także na rynkach międzynarodowych. To na przykład duet Paprocki-Jędrzejowski, Maciej Zień, Monika Onoszko, czy zasiadający w tym roku w jury Michał Schulz. Jestem bardzo szczęśliwy, że wracam na Złotą Nitkę po latach 9. 2007-2008 to były dwa pokazy konkursowe, w których brałem udział i nigdy nie śniło mi się, że wystąpię w tej roli, w której występuję dzisiaj. Honorowa Złota Nitka przyznawana jest projektantom, kreatorom czy instytucjom, które przyczyniają się do promowania mody. W tej edycji otrzymał ją łódzki duet MMC Studio.